Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy wyjść w końcu z siłowni, ponieważ jest piękna pogoda, słoneczko świeci, cieplutko jest na dworze, to aż się prosi, żeby jeden trening zrobić sobie na dworze czy na świeżym powietrzu. Dlatego razem z Kacprem wyszliśmy tutaj do takiego fajnego parku kalistenicznego i pokażemy Wam w dzisiejszym odcinku, w jaki sposób można ćwiczyć kalistenicznie, w jaki sposób trzeba zacząć, żeby ćwiczyć kalistenicznie i przede wszystkim, które ćwiczenia wykonywać, jeśli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę właśnie z tym rodzajem sportu. Jeśli nigdy się nie podciągaliście, no to prawdopodobnie zwykłe podciągania na dążku będą zbyt trudne, dlatego najlepiej zacząć jest od ćwiczenia, które jest bardzo potrzebne w nauce podciągania, mianowicie podciąganie australijskie. To jest taka forma podciągania, w której po szycie strzałkowej przyciągacie się do drążka. Teraz dobrze byłoby, żeby ten drążek był odrobinę niżej, ale taki mamy do dyspozycji, więc sobie też poradzimy. I teraz podciąganie australijskie można robić na milion różnych sposobów. I teraz w zależności od tego, jak szeroko złapiecie uchwyt, czy szerzej, czy węziej, będą pracowały różne mięśnie. Dlatego warto jest wykonywać to ćwiczenie w różnych ustawieniach ciała. To, co jest ważne, pośladki napięte, brzuch napięty, brzuch się nie uwypukla do góry, ściągasz łopatki i jednym płynnym ruchem przyciągasz się do drążka i wracasz do pozycji wyjściowej. Tutaj ćwiczenia koncentryczne, czyli te przyciągania do drążka, mogą być dynamiczne. Bam. W kalistenicy możesz ćwiczyć po prostu troszkę szybciej. Więc bam, przyspiesz Kacper, góra, dół i bam, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jeśli trzymacie, dobra, jeśli trzymacie łokcie szeroko, pracujecie mocno tutaj środkiem grzbietu, czyli mięśniami, które okalają łopatkę. Gdybyście chcieli popracować troszeczkę bardziej w najszerszym grzbietu, możecie złapać wężej albo na przykład pod chwytem. Doskonałą metodą, czy doskonałym ćwiczeniem, które pozwoli Ci nauczyć się podciągać w prawidłowy sposób, jeśli nie umiesz tego zrobić ani raz poprawnie technicznie, są podciągania z podskoku. To ćwiczenie wygląda w ten sposób, że ustawiasz się pod drążkiem i robisz wyskok do góry, łapiesz w locie drążek i siłą ramion i siłą pędu z wyskoku podciągasz się do góry. I żeby wygenerować większą siłę w grzbiecie, czyli żeby zmusić mięśnie do większej pracy, która buduje im siłę, opuszczanie powinno się odbywać jak najwolniej. Hops. I powolutku w dół. I puszczasz się właśnie. I znowu jest hops do góry. Tak, podciągnięcie i powolutku w dół. Dipy to jedno z najlepszych ćwiczeń, które można robić i to niezależnie, czy wykonujesz je w siłowni, czy w parku kalistenicznym. To ćwiczenie można wykonywać na dwa sposoby. Jeśli pochylisz się mocno w kierunku drążka, to będzie tutaj pracowała klata z największym naciskiem na część brzuszną mięśnia piersiowego większego. Tak. I to jest super wariant klaty. Lub, żeby zaangażować bardziej tricepsy, musisz się wyprostować. Łokcie idą wtedy blisko ciała. Hops. Opuszczasz się tak, żeby łokieć był na wysokości barku i bam, góra. Właśnie. I mamy dipy ukierunkowane na tricepsy. Barki, mięsienia ramienne też można ćwiczyć w parku kalistenicznym, szczególnie jeśli macie takie fajne uchwyty. I teraz, jeśli jesteście początkującymi, świetnym ćwiczeniem budującym barki jest ćwiczenie, które się nazywa pike push-up. Pike push-up to jest ćwiczenie, które buduje barki, a ponieważ macie tutaj cztery punkty podparcia, to tylko część pracy idzie na barki, a pozostała część podporu znajduje się na kończynach dolnych. To, co jest ważne, to żeby kierować ruch jak najbardziej pionowo w dół, bo wtedy najbardziej będą pracowały też mięśnie ramienne. Im bardziej się wyprostujesz, no tym bardziej przejmie pracę klatka i triceps. I brzuch. No ćwiczeń na brzuch jest sporo, można robić wszystkie na macie, tu nie mamy maty, ale ponieważ mamy drążek, to pokażę Wam klasyczne ćwiczenie budujące siłę i masę całego mięśnia prostego brzucha, czyli z unoszenia nóg w zwisie na drążku. Jeśli nogi będziecie mieli zgięte, w kolanach jest łatwiej, a im bardziej wyprostujecie w kolanach, tym jest trudniej. Na nogi też trzeba coś zrobić. Tutaj w parku kalistenicznym no nie za duże ćwiczenia nogi, dlatego pokażemy Wam najlepsze, które można robić z obciążeniem własnego ciała. I to są pistolety, czyli przysiad na jednej nodze. Tutaj możecie trzymać się czegoś dla zachowania równowagi, co jest wariantem prostszym. A jeśli macie dobrą równowagę, koordynację, możecie zrobić to ćwiczenie nie trzymając się niczego. I to jest ćwiczenie, które rozwija wszystkie mięśnie kończyn dolnych, czwórki, dwójki, przywodziciele, mięśnie pośladków. Trening kalisteniczny, trening z obciążeniem własnego ciała, to jest świetne uzupełnienie treningu, chociaż może też funkcjonować jako niezależny sport. I oczywiście, jeśli jest lato, to aż prosi się o to, żeby wyjść na dwór, wyjść na świeże powietrze i potrenować troszeczkę, łapiąc promienie słoneczne.
to, co dzisiaj Wam razem z Kacprem pokazaliśmy, to są takie podstawy, totalne podstawy podstaw i elementarne ćwiczenia, które można wykonywać z obciążeniem własnego ciała, jeśli ktoś chce zacząć przygodę z tym pięknym sportem, jakim jest właśnie kalistenika. Szymon Moszny, Kacper Bąkiewicz. Jeśli ten materiał Wam się podobał, subskrybujcie kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach. A jeśli macie jakieś pytania albo pomysły, piszcie w komentarzu. No i napiszcie, czy podoba Wam się to, że Kacper zrobił trening kalisteniczny, a nie tylko pakuje na siłce. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych odcinkach. We'll be right back.